18 grudnia 2023 roku, nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj rozmowa na temat UFO, obcych cywilizacji. W studio goście Igor Witkowski, witam bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam Państwa. A ja z kolei zaprosiłem również Roberta Bernadowicza, który kiedyś chociażby robił takie programy w Radio Z, Nautilus. I z tego jest chyba najbardziej jesteś znany. Często byłeś gościem w tych programach, no zresztą. Tak. Bardzo miło wspominam te programy. Fajne ja też. Programy, no. Tak, Robert Bernatowicz, dziennikarz telewizyjny, radiowy, założyciel, prezes Fundacji Nautilus. Witamy bardzo serdecznie. No, słuchajcie panowie, sprawa jest dosyć interesująca, ale też przede wszystkim ważna, dlatego że temat UFO jest w coraz większym stopniu traktowany poważnie przez między innymi Pentagon, rząd amerykański. Powiedzcie mi, w jakim stopniu ta prawda, która wychodzi na temat obcych cywilizacji, obcych technologii, wpłynie na naszą cywilizację? Może Igor Witkowski pierwszy. No ja uważam, że przede wszystkim to, co będzie najważniejsze, to jest to, że to ujawni pewną prawdę o blokadach nauce, dlatego że informacji wiarygodnych, pewnych na ten temat, że jesteśmy odwiedzani, jest dużo. Ja znałem wojskowych, nie tylko pułkownika Grundmana, którzy się tym zajmowali, nie tylko w Polsce znałem. I to są materiały, które na mnie zrobiły bardzo duże kiedyś wrażenie. Coś nieco i zobaczyłem. I problem polega na tym, że jak to ta prawda będzie troszkę bardziej już akceptowana, dojdą do tego odkrycia astronomiczne wynikające z badania obcych planet wokół obiegających inne gwiazdy, to pojawi się nieuchronnie pytanie, jak to się stało, że coś takiego było, że my prawdopodobnie byliśmy już wcześniej odwiedzani, a nauka niczego nie widziała i nie była w stanie zobaczyć. To przypomina mi taką sytuację, krótko, jak Galileusz zgłosił do kościoła taki problem, że przez swoją lunetkę pierwszą chyba na świecie, pierwszą albo drugą, zobaczył plamy na Słońcu i Watykan mu odpowiedział, że Słońce jest widzialnym odbiciem Boga, w związku z tym plam nie ma i nie ma na co patrzeć. I to jest na tej zasadzie, tak ta nauka funkcjonuje. Ona wyjdzie na jaw to, że ona opiera się na pewnej ideologii. I to ją bardzo przewartościuje i moim zdaniem to będzie najważniejsze. A z czasem oczywiście te takie bodźce, szoki dojdą też dotrą też do ludzi i wywołają wpływ na ludzi. No właśnie, a jak, panie Robercie, teraz pytanie do pana, jak ta prawda o istnieniu innych światów, innych istot wpłynie na rozwój duchowy człowieka? Bo to jest jeszcze ważniejsze, mam takie wrażenie, niż ta cała technologia i wszystko, co jest z tym związane. Zacznijmy od tego, że my uczestniczymy w bardzo subtelnej, niezwykłej grze, gdzie druga strona nie chce się ujawnić. Po prostu. My mamy w tej chwili taki etap, że mamy być przekonani, że jesteśmy sami we wszechświecie. Po prostu sami. Ich nie ma. Nie istnieją żadne inne światy, żadne inne planety. My oczywiście możemy tutaj żonglować informacjami z różnych instytucji typu Pentagon czy NASA i tam podawać różnego rodzaju incydenty, do których doszło, ale to wszystko nie ma znaczenia. Oni nie chcą się ujawnić. Gdyby chcieli, to już by nastąpiło w spektakularny sposób. Nagrywamy tę rozmowę w Radomiu, prawda? Bo tak. Tutaj z Igorem przejeżdżaliśmy akurat w Radomiu. Ale gdyby nad Radomiem w tej chwili jeden z tych obiektów zawisł, nad centrum, no to mamy w zasadzie przy dzisiejszych mediach społecznościowych wydarzenie na całym świecie i od razu wiemy, że oni są, więc oni nie chcą tutaj przylatywać. Inaczej, nie chcą przylatywać, nie chcą się ujawniać, bo przylatują w ogromnej liczbie. Ale zgodzisz się chyba, że to ma się zmienić i będzie kontakt jednak w pewnym momencie. Tak, Igor, tylko że czy za naszego życia, to ja nie wiem, patrząc na to, co się stało na przykład w Sejmie z panem Braunem. To było bardzo znamienne. Ja wiem, to jest poważna rzecz, słuchajcie. To pokazuje, jak bardzo religie są... jakie emocje są związane z religiami, jaki jest ogromny problem na świecie, że
świat jest podzielony na obozy, które zupełnie inaczej patrzą na sferę duchowości swojej religii. Które walczą ze sobą duchowo, powiedzmy. Nienawidzą się nawzajem, tak? Tak. To, co zrobił Brown, to jest czysta nienawiść, pokazanie, prawda, nasza religia ma prawdę, tam jest fałsz, więc ja ten fałsz gaszę. To jest bardzo ciekawe zdarzenie, które wbrew pozorom pokazuje bardzo dużo o naszym świecie, ale z duchowością coś wam zdradzę, znaczy to ja o tym cały czas mówię, że żeby się dowiedzieć o tym, czym jest UFO, i jaka siła idzie z nimi, jaki power idzie z nimi, trzeba spojrzeć na poszczególne małe rzeczy, tak? Czyli na małe historie. I ja kilka takich historii mam, gdzie uświadomiłem sobie, zawsze mi brakowało, słuchajcie, jakiegoś porównania. To, wiesz, Igor, ty masz pewne porównania, ja też używam pewnych porównań. Jak my wyglądamy w relacji do nich, żeby ludzie jakoś sobie uzmysłowili skalę. I jest taka niezwykła książka, nazywa się Kybalion. Nie wiem, czy panowie żeście czytali. To jest zdumiewająca książka. To jest traktat napisany w 1908 roku, podpisany przez trzech wtajemniczonych. Jest to wiedza starożytnego Egiptu. Książka jest szokująca, ponieważ ona zawiera moim zdaniem wiedzę obcych. I to czystą, w czystej postaci. I tam jest taki fragment, żeby uzmysłowić sobie różnicę między nami a nimi, czyli tym, co przylatuje, a tym, co jest w tym studiu, przy całym szacunku do ciebie, Igor, i do ciebie, to trzeba oni dali takie porównanie, że to jest tak, jak najbardziej prymitywne stworzenia, jakieś pełzające po dnie oceanu w porównaniu z człowiekiem. Przy czym, co jest ciekawe. I to robi wrażenie. I to pokazuje, oni, zresztą tylko dokończę, oni mówią w tym traktacie, w Kybalionie, który polecam naprawdę wszystkim, jest wprost napisane, że to, co przylatuje, jest na poziomie bogów. To są bogowie, niektórzy, tak, dla nas. Niektórzy, tak. Ci najwyżsi, tak? Ale... I to pokazuje, w jakiej my jesteśmy sytuacji, jeżeli chodzi o duchowość. Tak, to odpowiadając na pytanie. Króciuteńko tylko się wtrącę tutaj. To, co jest ciekawe, te różnice są bardzo duże. One są niewyobrażalne dla ludzi. Pomimo tego, że wiele z tych istot jest biologicznie bardzo podobnych do ludzi. To świadczy o tym właśnie, no, jaki potencjał jest też tkwi w człowieku niewyzwolony, blokowany dotychczas, prawda? Że my też możemy tacy być. I tacy będziemy, oni mówią, i tacy będziemy. Oni mówią wyraźnie. To się bardzo cieszę, że się zgadzamy. Ja nie pamiętam, żebyśmy jakoś się nie zgadzali, Igor. Patrząc na te wszystkie lata, raczej nasze oceny były chyba podobne w różnych sprawach. Natomiast jeżeli chodzi o ich poziom, oni twierdzą coś jeszcze bardzo ciekawego. Mianowicie ta najwyższa grupa, top of the topia, to tam nazywam tak umownie, oni twierdzą, że są oczywiście w tej materii tutaj potęgą, najwyższą, ale nie mają co się równać z potęgami światów duchowych. Że są światy duchowe, które na łeb kryją tutaj to wszystko, co jest w tej naszej rzeczywistości. Także my mamy do czynienia w tej chwili ze zderzeniem się z potężną wiedzą duchową. W Kybalionie jest mowa, przepraszam, tak się tego Kybaliona się powołuje, ale jestem jeszcze świeżo, czytam go po raz kolejny, pod wrażeniem jestem tej książki, że nawet w naszym tutaj, w naszej galaktyce, no to jest mała galaktyka przecież. No przeciętna, normalna. Przeciętna. Są planety, gdzie po prostu są ci bogowie, tak? Czyli z tego najwyższego poziomu. Jest kilka takich planet, w Kybalionie jest o tym mowa. I oni mają tutaj swój patronat. No, wiecie, panowie, ja wam powiem tak, po tylu latach badania tego zjawiska, ja postrzegam Ziemię w bardzo szczególny sposób. To znaczy, ja uważam, że jest wiele obcych, nie wiem, czy się ze mną tutaj zgodzisz, ale to o tym mówią o tym fakty, tak? O tym mówią konkretne rzeczy, które można zbadać, którzy obserwują, ale też stymulują. I nad tym stymulują pewne procesy, pewne pozytywne rzeczy, pewien pozytywny kierunek. Co to znaczy pozytywny kierunek? Rozwój. Rozwój duchowy, tak? Jako najważniejszy. Powstrzymanie degradacji Ziemi. Traktowanie Ziemi, zwierząt, ale także roślin i minerałów, co jest niezwykłe, jako podobne istoty jak my, bo wszystko to się pnie do góry, tak? Wszystko idzie do góry. Najpierw są minerały, potem są rośliny, potem są zwierzęta, potem są ludzie, potem są ci, na końcu są bogowie, ale jeszcze wyżej są jeszcze wyższe istoty. To jest jakaś nieprawdopodobna konstrukcja, absolutnie stworzona przez jakiś umysł.
To nie ma wątpliwości. Nazywajcie to Bogiem, nazywajcie to... I to jest właśnie taka refleksja, to jest właśnie prawdziwa religijność, to a propos tego, co mówiliśmy wcześniej, innym, niedawnym albo następnym nagraniu. No i jesteśmy w przededniu wielkiej zmiany. Ja zresztą uważam, że to może być bardzo szybko. Ja zresztą zwracam wam uwagę na to, co mówi Jackowski, Krzysztof Jackowski, dlatego że raz, że mój przyjaciel, więc znamy się dobrze i często rozmawiamy, ale on mówi na przykład o czymś niezwykłym, co się wydarzy w roku 2028. On podaje dokładną datę. Czy to nie jest takie ogólne, tam kiedyś będzie zmiana, religia, coś? Nie. On mówi, że będzie coś takiego, co się wydarzy na Ziemi, co będzie... Co zmieni wszystko, tak? Wywróci stolik, tak użyję słów Konfederacji, a to może być właśnie lądowanie obcych, czyli mamy, Igor, rok który? 2023? Prawie 24. Prawie 24, czyli mamy 4 lata. No poczekamy, zobaczymy. Bon appétit. Ja uważam, że w tej chwili wkraczamy w fazę krytyczną i dużo się teraz będzie działo. To wydaje mi się, że to jest pewne w zasadzie właściwie. I tylko można Państwu pogratulować tego, że żyjemy w takich czasach, bo ja bym tylko w tej chwili na Waszym miejscu usiadł wygodnie w fotelu, kupił popcorn i oglądał, bo się będą działy rzeczy, jakich jeszcze nigdy nie było na Ziemi. A propos, jeśli chodzi o te słowa, które Pan powiedział, że tutaj obcy ingerują w naszą cywilizację, ja znalazłem taki cytat w książce Michela de Marquet Misja. Od czasu do czasu wolno nam, czy nawet powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń, ale formalnie nie wolno nikomu robić za kogoś czyjejś pracy domowej. Czyli są to bardzo ciekawe słowa, bo pokazują to, że obcy, jeżeli nawet mają pozytywne tutaj zamiary względem nas, to nie zrobią za nas tego przeskoku, nie obalą z nas dogmatów, nie zmienią sposobu myślenia. To jest tak jak z dzieckiem, prawda? Jak się wychowuje dziecko, to można, prawda, jak dziecko popełnia błędy, zabrnęło w ślepą uliczkę, to można zrobić to za nie. Ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby dziecko dorosło, powiedzmy, rozwinęło się i tak dalej. I ludzkość, i tak jak i pojedynczy ludzie, to myślę, że się zgodzisz ze mną, będą musieli odpracować te wszystkie swoje obciążenia po prostu, bo tego się nie da inaczej zrobić. No tak, ale czasami stawiają kropkę na D, Igor. Mm-hmm. Moim zdaniem, to jest moja opinia, tak? Wybaczcie panowie, że tutaj to tak stawiam ostro, ale moim zdaniem meteor tunguski to jest po prostu ewidentnie uratowanie Ziemi przed katastrofą. On został po prostu... Była anihilacja tego meteoru i to samo było w Czelabińsku. I teraz Igor. To jest Czelabińsk, przypomnę Państwu, to jest chyba 2011, ile się trzeba by sprawdzić. No tak, ale to nie zmienia faktu, że te obciążenia, powiedzmy, które ludzkość wytworzyła, że będzie musiała je przepracować, że tak powiem. Oczywiście, tylko ja Ci powtarzam, że są momenty, kiedy oni ingerują. Tak, wprost. Nie, oczywiście. Tutaj wspomniałeś o Michelu de Marquet, prawda? To wszystko, co się teraz dzieje, powiedzmy, to jest ingerencja. On tam powiedział o tym, bo on zapytał w pewnym momencie ich. Ja uważam, że to jest historia prawdziwa, to jest też moja opinia. No to są szokujące rzeczy. Wątpię, żeby człowiek, który ledwo umiał pisać i powiedzmy zajmował się uprawą warzyw, takie historie... Co więcej, tłumacz tej książki na polski, czyli Tomasz Chałko, opowiadał, że Michel próbował sam pisać książkę. No bo nie poszła mu ta misja, umówmy się, nikt jej nie kupił, super, nie szło mu, nie był w stanie w ogóle, to było nie do czytania, mówi Chałko, więc to, ale to jest jeszcze jedna rzecz, która potwierdza prawdziwość tego i mówiąc o tej ingerencji, on pyta w pewnym momencie, nie wiem czy pamiętacie tą, nie wiem, czytałeś tę książkę. Ja nie pamiętam. Pyta w pewnym momencie, no dobrze, ale dacie mi jakiś dowód, no bo przecież ja przyjadę i co? I jest upomniane, mówisz, że bardzo rozczarowało to pytanie, i dlatego, że oni prosili, że... I zresztą mówią ciekawą rzecz, że mówią, przecież to jest absurd. Ty dostaniesz dowód, tak? Położysz i znajdzie się 100, którzy powiedzą, to jest żaden dowód. Pokażesz lepsiejszy. Oni żądają jeszcze lepszego, bo to jest... I to będzie w nieskończoność. Ale powiedzieli mu w pewnym momencie, rzucili mu coś takiego. Mówią, sprawdź historię igieł w kosmosie, rozsypania igieł w kosmosie. On to zapamiętał.
Jakich igieł, tak? Nikt o tym nie słyszał. Ja wiem, o co chodzi. Wiesz, o co chodzi, prawda? I Hałko to sprawdził. Hałko sprawdził, że był eksperyment bodajże w 1978 roku, kiedy zostały rozsypane igły, miliony, metalowe igły przez Amerykanów, którzy liczyli w ten sposób, że może te igły stworzą zakłócenia dla satelitów rosyjskich. I te igły w pewnym momencie zbiły się w jedno i zostały odsunięte od ziemi. Tak. Była taka i on to znalazł, potwierdzenie tego, znalazł, słuchaj, chyba nawet w Nature. O tym pisało w Nature w latach 90. No tak. Tak? A to jest tylko jeden przykład pokazujący nie tylko, że prawdziwość tej niezwykłej książki, tej niezwykłej historii, ale także prawdziwość tezy, że oni czasami tutaj ingerują. Tak. Delikatnie, nie przekraczając pewnej bariery. Tak, no wiecie, no, była zimna wojna, było. Teraz wiemy już, jak możemy się o tym dowiedzieć, że było tyle incydentów, że świat w zasadzie o włos nie zniszczył się w jakiejś apokalipsie jądrowej. I no, na przykład była taka sytuacja, jak pamiętam, że radziecki taki dowódca, który miał dosłownie zadecydować, czy przycisnąć przycisk, czy nie, bo na ekranie mu się pokazywały nadlatujące rakiety, prawda? I on mówił, że się tak zawahał, jednak coś poczuł strach i nie zrobił tego. Ja pamiętam taką sytuację w moim życiu, kiedy byłem w Rosji, w Moskwie. Miałem szkolenie kosmonautów. Wiesz o tym, czy nie? Chyba coś kiedyś mówiłeś. Coś mówiłem kiedyś. W 1998 roku poleciałem. To było w ramach programu West in Space. Nie chcę tutaj papierosów reklamować, no ale zafundowały te papierosy kilku dziennikarzom ze świata pobyt w Gwiezdnym Gorodku. Ja mówię po rosyjsku, więc było mi tam po prostu łatwo się jakoś znaleźć. I pamiętam niezwykłą rozmowę z Wałkowem. To był kosmonauta, my mieliśmy spotkanie z nim. Oczywiście potem, już po tych oficjalnych jego historiach, po fantastycznych, gdzie tam opisywał, jak na stacji Mir, pamiętam, został zaatakowany przez ogromną kulę oleju, czy płynu chłodzącego, która mu głowę po prostu całą oblepiła. I jego kolega go tak uratował, że wyrwał rurę i mu wbił w usta tą rurę, tak? I on przez tą rurę oddychał, bo oni by nie byli w stanie, nie jesteś w stanie, prawda, ściągnąć takiej kuli, więc opowiadał takie historie. Ale ja na koniec już, jak on tak, w tych opowieściach jego, wziąłem i mówię, UFO, a pan coś tak słyszał? A on mówi, no pamiętam te słowa przecież, nawet chyba gdzieś mam nagrane jego wypowiedź. Mówi, wie pan, że to jest poważna rzecz? Ja mówię, no wiem. Mieliście jakieś takie obserwacje? On mówi, obserwacje? Proszę pana, mieliśmy taką sytuację, że ktoś tam coś pisał na ekranie, ale byliśmy wtedy na stacji Salut. I ja po prostu no, nie mogę tego mówić, ale będzie moment, kiedy to będzie podane. Ja mam to, pamiętam, jak ja z nim o tym rozmawiałem. Także zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie wiedzą bardzo dużo. Tylko zrozumcie panowie, to wszystko nie ma znaczenia, ponieważ druga strona nie chce się ujawniać. Nie chce. Koniec, kropka. No. No, mi się przypomina takie stwierdzenie. To był taki dosyć, ja bym powiedział, że genialny samouk człowiek, Adam Wiśniewski, pseudonim Snerk. I on kiedyś powiedział coś takiego, że o ile pamiętam, że to on, jeśli nie pomyliłem, z jakiegokolwiek poziomu byśmy nie spoglądali na świat, i tak nie zobaczymy więcej niż jest w nas samych. To jest tutaj odpowiedź. No i to jest to, co powiedzieli przecież dla Lecha Chacińskiego, tak? Lech Chaciński, wiecie, że miał spotkanie, tak? To jest Polak, który miał 100% miał spotkanie w 2011 roku, trzecim roku, 11 sierpnia, przepraszam, kiedy pod Szczecinkiem wjeżdżał na wiadukt po piątej i zobaczył takich trzech łebków stojących. Myślał, że to jest roboty drogowe. W każdym razie nie były to roboty, tylko okazały się to takie istoty, takiej wysokości. Natomiast oni na koniec, ten dowódca, on był najwyższy z nich, przekazał mu prośbę. Mówi, kiedy już będziesz opowiadał o tym, to powiedz ludziom ważną wiadomość i zapamiętaj ją. I Lech Chaciński do swojej śmierci w 2020 roku, niestety zmarł na COVID, mówił zawsze tak, chrońcie ziemię, powietrze i wodę, bo grozi wam zagłada lub katastrofa. I zawsze jak ja z nim rozmawiałem, to mówił o tym lub. Mówi, panie Robercie, to jest bardzo ważne.
Oni powiedzieli lub. Będzie to albo to. Będzie zagłada lub katastrofa. Zależy od nas. Mhm. Tak? Jakże niezwykłe, tak. Przejmujące słowa. Tak. Tak. I też pamiętajcie, że zawsze ci ludzie, którzy spotykają się z obcymi, słyszą rzecz przejmującą, która tutaj nawiąże do tego, co powiedziałeś. Zanim się zaczniecie nami interesować, zanim zaczniecie patrzeć na inne planety, spójrzcie najpierw Wejrzyjcie w siebie. Tak. Poznajcie siebie, a potem dopiero poznajcie inne światy. Dokładnie tak, bo no, ludzkość wykazuje taką niezdolność do wejrzenia w siebie, że no nie miałoby sensu w ogóle, bo i tak nic by nie... Tak, jest samodestruktywna i to nie, jest... Nie, obawiam się, że gdyby doszło do takiej sytuacji, to ludzie nie wiedzieliby, o co zapytać nawet. No dobrze, a jeżeli rozmawiamy o tych obcych cywilizacjach, to wydaje wam się, że może być tak, że niektóre mogą mieć swoje, na przykład jakieś tutaj interesy do ugrania, jakieś swoje cele, które niekoniecznie mogą być pozytywne dla nas? Znaczy ja może króciutko powiem. Takie coś jest. Natomiast w tej chwili, w tym kluczowym okresie przemiany, no jest to nadzorowane już. No ja tylko się powołam na to, co idzie, jaka informacja idzie od nich, z tych źródeł, które ja uważam za wiarygodne, bo wiadomo, że każdy może wstać, podnieść rękę i mówić, Bernatowicz, ty masz niewiarygodne źródła. No dobrze, okej, tak. Ja mam pewne źródła, na nich się opieram, zajmujemy się tym Igorile, przyjacielu, 30 lat, tak, no. jak nie lepiej. Tak. I te źródła mówią wyraźnie, że obcy mówią, nic wam nie grozi, ponieważ nie ma prawa nikt tutaj ani was zaingerować, ani zabrać wam złota, ropy, nie wiem, zabrać wszystkich krów. No nie ma prawa, tak? Nie ma prawa. Oczywiście. I to, co jest groźne dla was, to jesteście tylko wy. Tak. Wy sami, tak? I co więcej, wy stanowicie zagrożenie też dla nas, dlatego że wasze eksplozje jądrowe naruszają tkankę czasoprzestrzeni, która w postaci fali, której jeszcze nasza nauka nie jest w stanie odczytać, dociera do nich. Co ciekawe, a też niezwykłe, to jest w ogóle niesamowite, Igor, na pewno się z tym spotkałeś, że oni mówią, że to narusza naszą teraźniejszość, przyszłość, ale i przeszłość. Tak, no bo po prostu ingeruje w czasoprzestrzeń. Nie wolno doprowadzać do rozpadu atomu w innej przestrzeni rzeczywistości niż jądra gwiazd. Tylko tam jest na tyle duża grawitacja, że zatrzymuje te negatywne fale, o których jeszcze nauka nie wie. Tak? A my to co robimy? No niestety... Robimy eksplozje i robimy wielkie zło, nie tylko dla nas. No. Także jesteśmy w trudnym momencie, ale... Ale będzie dobrze i wyjdziemy z tego i proszę, to tutaj do widzów apeluję, nie załamywać się tym pewnymi rzeczami, które będą. Nie, no tak, bo będzie problem. Ale ja ci powiem szczerze, załamywać się. Ja uważam, że powinniśmy się śmiać od rana do wieczora. No, dokładnie. Jesteśmy nieśmiertelni, oni o tym mówią wyraźnie, tak? Ta historia się nie kończy. I tak, Igor, nie będziemy tutaj za 100 lat, za 50 lat nas nie będzie, tak? Ale mimo wszystko będziemy dalej. No to jest konieczne oczyszczenie, żeby wyjść w ogóle w przyszłość, bo jak nie, to po prostu groziłaby załamanie. A jeszcze spójrzcie na to, że to jest tak, że między tymi planetami jest wędrówka dusz, tak? Że nie jest tylko wyłącznie na naszej planecie, ale między innymi planetami jesteśmy raz tutaj, raz tutaj, raz tak, tutaj. Tak, to jest reinkarnacja. Tak? Cóż, to jest jakaś piękna wizja. No. Dlatego mówię, no, trzeba patrzeć z troską w przyszłość, ale się mimo wszystko uśmiechać, ponieważ... Całkowicie się z tym zgadzam, jeśli chodzi o... Ten świat jest cudowny, oni też o tym mówią. A będzie jeszcze cudowniejszy. Jest cudowny, tylko ludzie nie potrafią tego zobaczyć. A przylatują do nas nauczyciele, którzy wiedzą o bardzo wielu rzeczach, o których jeszcze nie wiemy, więc bądźmy spokojni. To jest największa przygoda ludzkości, jaką i najbardziej świetlana, że tak powiem, jeśli mogę, tak. No dobrze, ale gdyby ktoś na przykład powiedział, bo mówimy tutaj o rozwoju duchowości, skłaniamy ludzi do tego, żeby zmienili sposób myślenia, ale gdyby ktoś powiedział na przykład, że go to nie interesuje, bo powiedzmy za kilka czy kilkanaście lat już go tutaj nie będzie, to cóż on ma tam się rozwijać? No i to jest właśnie problem, który trzeba będzie pokonać po prostu. No właśnie on będzie. Znaczy nie, to jest największa tragedia. No. To dotknąłeś rzeczy podstawowe. Dlaczego? Dlatego, że jaką tutaj wiedzę trzeba mieć, żeby jednak zmienić to takie podejście? Zobaczcie, problemem i dramatem naszej ludzkości jest to, że
część ludzi jest przekonana, że jest tu na chwilę, no właśnie, a potem robi skok do raju, tak? Mhm. Co ich interesuje, co się dzieje na ziemi, tak? Jak on już tam w tym raju będzie z dziadkami, z babciami, z bujami, z przyjaciółmi. 72 dziewicami i tak dalej. Tak, no jaki to jest? Dlatego oni mają gdzieś na przykład ograniczenie populacji, ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Oni to mają gdzieś, ponieważ to jest krótki przystanek w drodze do raju. Gdyby wiedzieli, że oni tutaj powrócą, że oni się będą musieli zmierzyć z tym, co robią ziemi, tak? Z tym, co sami robią. I teraz zobaczcie, my tutaj przy tym stole dochodzimy do ważnego punktu, kiedy widzimy, gdzie jest rozwiązanie dramatu. Wiedzy, a nie wierze. Tak? Kiedy zaczniemy mówić, to jest wiedza, że jest ta wędrówka dusz, tak? Nie żadna wiara, bo ja wierzę albo nie wierzę. Nie, to jest wiedza, tak? Być może wtedy powstrzymamy ten proces. To jest właśnie najgorszą rzeczą być może, którą ludziom zrobiły religie, to jest instytucjonalizowane. I dlatego właśnie one będą musiały, to się będzie musiało zmienić. Ale może to one, wiesz, może były potrzebne na pewnym etapie rozwoju. No tak, ale już nie są. Ale już nie są. Tylko czy ludzie są na to gotowi? Spójrz na to, co Brown zrobił w Sejmie i sobie o tym pomyśl. To tym bardziej właśnie trzeba zrobić z tym. Jeśli chodzi o reinkarnację, to ja kiedyś słyszałem taką historię od osoby, która miała widzenie, znaczy nie bezpośrednio, ale pośrednio powiedzmy, z ojcem Pio. I było takie pytanie do ojca Pio odnośnie osób, które zginęły w obozie koncentracyjnym. Tam chodziło chyba o Auschwitz, tak mi się wydaje. I odpowiedź była taka, co mnie zaszokowało w ogóle, że te osoby przed przyjściem na ziemię zgodziły się już na to, żeby w taki sposób zginąć, po to, żeby w jakiś sposób zbawić swoją duszę, żeby ją oczyścić, prawda? I to o tyle szokujące, że my nie żyjemy tutaj, zobaczcie, nie żyjemy tutaj dla siebie w takim razie, czy nawet dla innych osób, tylko dla jeszcze wyższych celów, z których sami sobie nie zdajemy często sprawy. Cel jest jeden. Cel to rozwój. Rozwój duchowy, czyli nauka, czyli ciągłe doskonalenie się. To jest cel nie tylko nas, ale naszej ludzkości i całego wszechświata. To jest najwyższą boską prawdą. To jest najwyższą boską prawdą. Dokładnie tak, jak Igor mówi. I to, co powiedziałeś o tym, że ludzie wiedzą, jaka będzie ich życie, czy będzie bardzo ciężkie. Oczywiście, że jest to prawda i to nie musimy się posiłkować tam gdzieś jakimiś relacjami z oceanu. Ja sam zebrałem bardzo dużo relacji z Polski, które świadczą o tym, że schodząc wiedzą, że tu się schodzi, jak to będzie wyglądało. Ja nawet tak powiem wam, panowie, że kiedy to było, chyba rozmawiałem w poniedziałek, bo do mnie dzwonią ludzie, tak? Ja tam odbieram, mam taki telefon, który nagrywa i bardzo ciekawe rzeczy tam są na tym telefonie. I zadzwoniła kobieta, która ma matka, syna, który jej powiedział, że bardzo, coś takiego jej powiedział, że bardzo podobał się jemu, kiedy patrzył z nieba i tam rodziców zobaczył, to bardzo ona się podobała i podobał się tatuś. I on wiedział, że to będą jego rodzice, tak? Dlatego się na nich zgodził. Brzmi to dziwnie, ale to potwierdzają też relacje ze świata innych ludzi. Tak, tego jest bardzo dużo, oczywiście. To nie jest tak, że to jest tylko jedna wiedza czy jedno źródło, tak? Mówiąc, podsumowując nasze spotkanie, ja uważam, że po pierwsze nie ma co się bać obcych i UFO, ponieważ gdyby było to zło, to już dawno gdyby by zeżarło. Gdyby nam mieli nas zjeść, to już by zeżarło. Tysiąc razy podbili, zeżarli, wyssali by i wyrzucili na śmietnik. Tak, nic takiego się nie dzieje. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że musimy się przebudzić. My, tak, zanim zaczniemy dla nich budować ambasady i lądowiska, to my musimy się przebudzić i obudzić się ze snu niewiedzy, tak? Niewiedzy, czyli musimy głosić proste... Przynajmniej to, że jesteśmy nieśmiertelni, że mamy duszę, no. Już jest reinkarnacja. Już te dwie rzeczy idą, pchają nas do przodu. No a po trzecie, musimy być świadomi, że świat nasz będzie ewoluował w tym kierunku, w którym są tamte planety. Jedną taką rzecz panom powiem, bo tak się zastanawiamy nad tymi planetami, tak? No przecież Igor, tyle jest... Wiesz dobrze, tyle jest tych relacji, tak? O przylotach, o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Przyjacielu, czy kiedyś słyszałeś o takiej relacji, że ląduje ten obiekt, wysiadają te istoty i mówią, słuchajcie, my to jesteśmy z takiego państwa A na tej planecie, ale są jeszcze palanty z państwa B. Oni przylecą, nie ma czegoś takiego, tak? Czy te planety są zjednoczone?
A my jesteśmy na etapie zagonowym. Rywalizujące, egoistyczne zagony. Tylko interesy. Żadnego dobra. Tylko oni to cały czas powtarzają, tak? Liczą się tylko interesy, tak? To na jakim my jesteśmy etapie, panowie? My jesteśmy na etapie tych żyjątek, to jeszcze z tego chyba Jona nawiążę, tych malutkich, płaskich żyjątek, a mamy nad sobą 11 km wody i dopiero zwierzęta, rośliny i dopiero ludzie, tak? Tak. Długa droga przed nami, wydaje się. Ciekawe. Ale jakże ciekawe. Tak. No dobrze, na zakończenie tak zapytam, jak wyobrażacie sobie w ogóle kontakt z obcą cywilizacją? Czy to będzie jakiś takie szokowe zetknięcie się z inną cywilizacją, czy raczej my to potraktujemy? Mogę zacząć, jako coś normalnego. Percepcja ludzi się zmieni w następstwie tego i jak już do tego dojdzie, to nie będzie to niczym szczególnym dla ludzi. Będzie to normalną rzeczą. To teraz trudno sobie wyobrazić. I to też warto jeszcze powiem, warto też powiedzieć, że tutaj na pewno będzie miało duże znaczenie to, że konstruowany jest ten teleskop, dzięki któremu będzie można zbadać atmosferę obcych planet. I to też na pewno nałoży się na to ujawnienie o obcych cywilizacji. Nie, no to ustawiane te durszlaki takie, ja to nazywam durszlakami po prostu. To jest jakaś, Nie, to nie o to chodzi. Ja tylko w sprawie kontaktu, tak, bo zapytałeś o kontakt, więc może ja odpowiem, jak ja to widzę. Najważniejszym elementem, żeby zrozumieć to, co nazywamy przyszłym kontaktem, jest uświadomienie sobie możliwości obcych, które zahaczają o tak zwaną boską sferę istot nadzwyczajnych w postaci Kryszny, Buddy, wszystkich tych największych postaci, Jezusa, tak? Na czym rzecz polega? Ja to odkryłem dzięki też historii, którą też miałem okazję obserwować z bliska. No są w stanie wpływać na zdarzenia, które my postrzegamy jako zdarzenia przypadkowe. Ja wiem, że to brzmi dziwnie i szaleńczo. Jeszcze to myślę, że 10 lat temu bym w to nie uwierzył, ale czyli są w stanie wpływać na zdarzeniowość. To w języku angielskim nazywa się puzzles, komunikacja puzzles, puzzles communication, czyli pewne elementy, które nagle się układają w jakąś taką całość, czyli tam jest gdzieś NASA, potem jest Pentagon, potem jest dziwna obserwacja, pojawia się zdjęcie, potem powstanie film, potem coś, tak? Na takie rzeczy są w stanie wpływać. Ja zwracam wam uwagę, że jak jest spotkanie Michela Demarque na planecie Tiaouba, w co wierzę, że było, o czym pisał Michel Demarque, on w pewnym momencie ma spotkanie z 7 przywódcami, zwanymi Taori. To są takie postacie półmaterialne, półduchowe, które pojawiają się na 7 ogromnych fotelach. Jedna z tych postaci do niego w powietrzu przypływa i zaczyna się rozmowa po francusku. To nie jest rozmowa taka, jak ludzie myślą, wy ziemianie, nie. On mówi, że dosłownie go zatkało, bo ten teorii mówi, słuchaj, do niego mówi, w waszym parlamencie jest ustawa, podaje autora ustawy. Kierunek jest dobry, ale w szczegóły się. I on w tym momencie po prostu zbladł, bo zrozumiał, że oni nie znają taka ogólna ziemia, tutaj tak, coś. Znają po prostu szczegóły ustawy, która jest w parlamencie australijskim. Uświadommy sobie, drodzy Państwo, z czym my mamy do czynienia. To nie jest taka rzecz jak w hollywoodzkich filmach, tak? No, tutaj może postawię kropkę. Dziękuję w takim razie bardzo Wam za spotkanie, za odwiedzenie mnie. Państwu również dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale. A my z Igorem wracamy do Warszawy. Dziękuję bardzo.